Witam Państwa serdecznie na webinarze Skyward Community w dniu 18 maja 2023 roku i witam Państwa po raz pierwszy w 15 etapie, pierwszym podetapie. Moi mili, przeszliśmy do ostatniego etapu, w którym będziemy i realizujemy nasz program 1.15 Skyward Community, czyli współfinansujemy i pomagamy w finansowaniu naszej technologii transportu strunowego. Będziemy dzisiaj o niej mówić, będę mówił Państwu dzisiaj o technologii, będę również przekazywał Państwu kilka informacji na temat bieżących wydarzeń, jak również mamy od kilku dni nową tabelę z nowymi wartościami naszych pakietów. Dzisiaj to wszystko Państwu przedstawię. Także witam serdecznie w etapie finalnym naszego biznesu. Ja się nazywam, drodzy Państwo, Janusz Tomczak. Dwa, trzy słowa na temat mojej tutaj sylwetki i postaci. Widzicie Państwo rok 1992-2023, własna działalność gospodarcza. Od 2002 do 2007 studiowałem na uczelni wyższej kierunek marketing, a specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community, natomiast w roku 2018 i 2019 przeszedłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Chciałbym tu dzisiaj Państwu też powiedzieć taką dla mnie radosną informację, ponieważ razem z moim kolegą i moim partnerem Krzysztofem Dawidiukiem, który też jest speakerem, drodzy Państwo, uzyskaliśmy bilety na wyjazd na Ekofestiwal w roku 2023 na Białoruś do Marina Horki. Także bardzo się cieszę z tego względu. Będzie to już czwarta wizyta na tym Ekofestiwalu. I oczywiście, jak tam będę, to razem z Krzysiem zrobimy Państwu taką dużą fotorelację z tego przedsięwzięcia. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że będziemy mogli Państwu przekazać najnowsze informacje i najnowsze wiadomości i to, co się tam dzieje, bo przede wszystkim to są nasze poligony, gdzie testowana jest nasza technologia. Dzisiaj mówimy o technologii transportu strunowego, a to jest jego twórca, pan Anatolij Junicki. On jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 250 wynalazków z dziedzin budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej i przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998-2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektant Junicki Strange Technologies INC. Proszę Państwa, UST to są technologie transportowo-strukturalne, o nich dzisiaj będziemy mówić. Posługujemy się tym brandem U, z angielskiego U, od pierwszej litery nazwiska naszego twórcy i wynalazcy. Nasza filozofia to przede wszystkim transport ma być rozwiązywaniem problemów, a nie ich źródło. Nasze pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Oczywiście z minimalną szkodą wyrządzoną w naturalne środowisko. Nasz transport przede wszystkim jest proekologiczny. My jesteśmy firmą eko. Nasze moce UST, czyli to, czym możemy się dzisiaj pochwalić, to, co oferujemy dla świata, to jesteśmy grupą spółek, która posiada własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnej technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska,
własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. Nasza firma jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniem klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Spółka inżynieryjska to dzisiaj wieloletnia praca naszego wynalazcy i właściciela pana Anatolia Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość prac przy produkcji pojazdów UST i realizuje je specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły, złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, jeżeli będą realizowane projekty komercyjne, albo tak zwane celowe, czyli te projekty, gdzie będzie już firma zarabiała pieniądze, to my jako jego realizator mamy zawsze udział w nim około 20%. I te 20% jest właśnie między innymi przeznaczone na szkolenie właśnie kadr naszego zaplecza technicznego, jak również, drodzy Państwo, na wypłatę przyszłej dywidendy dla udziałowców firmy. Mamy dwa ośrodki testowania i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w miejscowości Sharjah, jak również w Europie na terenie państwa Białoruś, w miejscowości Marina Horka, to jest około 70 km od Mińska, stolicy Białorusi. Nasze certyfikaty zgodności wydaje nam TIF SV Certification Standardion, świadczą o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład w który wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi oraz stacja pasażerska. Nasza budowa projektów komercyjnych posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. I to się wszystko, drodzy Państwo, dzieje. W dalszej części powiem Wam o najnowszym webinarze, który poprowadził Aleksander Suchodojew i tam jest dosyć dużo na ten temat też wyjaśnione. Nasz transport pasażerski i UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczone są te pojazdy do ruchu miejskiego i międzymiastowego, ruchu pasażerskiego. Jest on również harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również możemy ją implementować do nowych metropolii. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnionych siecią wieżowców. Chodzi o to, że, drodzy Państwo, nasz transport jest na drugim poziomie. Tu macie te nasze wieże i tutaj te nasze trasy strunowe, które są podstawą tej naszej technologii. Transport pasażerski jest dodatkowo uzupełniony o transport towarowy. To jest bardzo ważna dziedzina naszej firmy, drodzy Państwo. I w jej skład wchodzą w tej chwili kilka takich pojazdów, między innymi Unitrans U400, to jest taki taśmociąg do przewozu materiałów sypkich, pracy ciągłej, Unikont U400-01 do przewozu kontenerów, Unitrak U431 do przewozu materiałów zamkniętych, łatwo psujących się, płynnych, jak również nawet do przewozu materiałów rozszczepialnych. No i Unitrak U471, przeznaczony do przewozu materiałów takich urobkowych z kopalni, z jakichś tam żwirowni i tym podobnych kamieniołomów. Nasze pojazdy, drodzy Państwo, w tej chwili to jest ponad 7 modeli pojazdów, które są zarówno pojazdami indywidualnymi, jak również mogą one wchodzić w skład tak zwanej rozbudowy, czyli rozbudowy modułowej, jak również możliwość wykorzystania tych pojazdów jako pojazdy sprzężone. Od najmniejszego Unividu U4651 do
uważam, najbardziej zaawansowanego, to jest moje zdanie, drodzy Państwo, i cuda technicznego Uniflashu U4362. Te wszystkie pojazdy to jest cud techniczny, ale ten pojazd, proszę Państwa, to powala na kolana, można powiedzieć. Univit to jest najmniejszy pojazd elektryczny. On się porusza na takiej strunie, widzicie tu Państwo. Tak, ja widziałem to w naturze właśnie na ekofestiwalu Marina Horty w roku 2019. Grubości takiego, no, palca takiego mężczyzny dorosłego, no tak powiedzmy, że to ma gdzieś ze 2,5 do 2,5 cm, mniej więcej ta średnica tego jest. Porusza się z prędkością 150 km na godzinę, to jest pojazd dwuosobowy. On w takiej konfiguracji pojedynczej może przewozić dwóch pasażerów, natomiast jeżeli mu dodamy to sprężenie, które Państwo tutaj widzicie, zaraz będę o nim mówił, ale wrócę jeszcze do tego pojedynczego przewozu, to może przewieźć tych pasażerów 720 na godzinę w obie strony. Ja zawsze to podkreślam i chciałbym, żebyście Państwo też, jak będziecie na ten temat komuś przekazywali te informacje, że mówimy o sytuacji, kiedy mamy wybudowaną infrastrukturę do tego transportu. Natomiast jest możliwość jeszcze, drodzy Państwo, dodatkowego tego sprężenia. Ja już się dzisiaj troszeczkę przygotowałem wcześniej i takich pojazdów możemy wtedy nawet dołączyć 7. Moi drodzy Państwo, i jego możliwości przewozowe automatycznie wzrastają kilkukrotnie, ponieważ tych pasażerów możemy wtedy przewieźć na godzinę ponad 3500. Kolejnym naszym pojazdem jest Unibike. To jest pojazd, który reprezentowaliśmy po raz pierwszy na targach InnoTrans w roku 2016. Były to targi takie, są to takie targi branżowe dla kolejnictwa, budownictwa, drogownictwa i tam z tym naszym pojazdem żeśmy, proszę Państwa, się prezentowali między innymi. Jest ono tyle ciekawym pojazdem, że to jest taki pojazd, który ma dodatkowo wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową, coś na zasadzie rowerku treningowego, gdzie możemy w czasie jazdy sobie po prostu kręcić jak na rowerku takim treningowym. On jest dwuosobowy, dwupasażerski, proszę Państwa, może przewieźć tych pasażerów od 700 do nawet 1400 na godzinę w obie strony, natomiast też ma możliwość tego sprężenia i takich pojazdów też możemy połączyć 7 i wtedy jego właściwości przewodowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym naszym pojazdem jest Unibus. Jest to pojazd używany jako pojazd na przykład zastępujący samochód lub autobus oraz jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów. On jest dosyć ciekawie wyposażony, bo w klimatyzację, system audio, system informacji wideo dla pasażerów oraz posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, miałem okazję tym pojazdem jeździć trzykrotnie na ekofestiwalach organizowanych w Marina Horce. Może on w takiej konfiguracji pojedynczej przewozić od 10 do 80 pasażerów na godzinę w obie strony, od 10 do 80 pasażerów, natomiast jego możliwości przewozowe to są w tej konfiguracji takiej pojedynczej do nawet 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Jedzie z prędkością 150 km na godzinę. Mówimy tutaj o pojeździe, który będzie jeździł w mieście, widzicie Państwo, jako autobus, pociąg, samochód. No to wyobraźcie sobie, jakie to są prędkości. Ale ma również też możliwość tego sprężenia i wtedy jego możliwości przewozowe nawet są do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym pojazdem jest Unicar. On ma, proszę Państwa, takie właściwości, że on ma taką dosyć ciekawą konstrukcję, tą swoją techniczną. On może być w konfiguracji takiej pojedynczej, jak również takiej rozbudowanej, hybrydowej. Taka pojedyncza konstrukcja to mniej więcej będzie się gdzieś tutaj kończyła, drodzy Państwo, i wtedy tych pasażerów przewozi się 6. Można ich przywieźć nawet w tym momencie 1500 na godzinę w obie strony, natomiast jeżeli mu dołączymy tą konfigurację, tak jak Państwo tutaj widzicie, to możemy te właściwości przewozowe nawet jego zwiększyć do 7000. On ma zasadę takiego
jak są trolejbusy, tramwaje, te przegubowe czy autobusy. To jest taka jego charakterystyka i zaleta. No i pojazd, proszę Państwa, którego ja jestem gorącym zwolennikiem, którego miałem okazję widzieć, dotykać, jak to mówią, nawet powąchać i pocałować, bo taka była moja kiedyś przygoda z tym pojazdem pani na Horce. No to jest pojazd, który, proszę Państwa, swoim wyglądem, to wrażenie, jakie on robi, jak on jest wykończony, to on, można go porównać do najbardziej takich topowych samochodów najwyższej klasy na świecie, jakieś tam Ferrari, Maserati, i on tak wygląda, proszę Państwa, i on ma takie właściwości właśnie trakcyjne jezdne. Może jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Może, proszę Państwa, przewodzić w tej konfiguracji pojedynczej. Ja w nim właśnie siedziałem, w takim pojeździe. 6 pasażerów, ale również może i przewodzić i tych pasażerów 46 w takiej rozbudowanej konfiguracji. Natomiast przy tej prędkości, drodzy Państwo, może przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. To jest bardzo duża konkurencja, która będzie dla pojazdów samolotowych, dla tego ruchu lotniczego. On się charakteryzuje również tym, że ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza, a ten opór powietrza, proszę Państwa, wiąże się z tym, że im mniejszy, tym się ten pojazd bardziej ślizga przez te powietrze, spala mniej, drodzy Państwo, no i te jego właściwości jezdy są po prostu no, niesamowite. Ma współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,06, a gdy konkurencja, która jeździ na drogach tradycyjnych, osiągnęła najlepszy wynik na poziomie 0,2. To są już bolidy, proszę Państwa, te, które się ścigają w tych formule pierwszej, ale jeszcze są daleko za nami. No i pojazdy, drodzy Państwo, towarowe. Zaczniemy tutaj od Unitraka. On jest zbudowany na bazie Unibusu, drodzy Państwo. On się charakteryzuje właśnie tym, że jest przeznaczony do transportu dużych materiałów, takich zamkniętych, płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Ja chciałbym Państwu tu jeszcze nadmienić, że każdy z tych naszych pojazdów to jest pojazd indywidualny. On ma tutaj właśnie własny napęd, własny ten system naprowadzania i przy wybudowanej infrastrukturze możemy takie ładunki wysłać nawet do 10 tysięcy kilometrów do klienta. Prędkością 150 km na godzinę, proszę Państwa. Pojazdy towarowe 150 km na godzinę. A jego możliwości przewozowe to nawet 100 milionów ton rocznie. I pojazd Unicont, pojazd przeznaczony do przewozu kontenerów, tych większych i mniejszych. Może się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę. No ten pojazd, drodzy Państwo, nim jest ogromne zainteresowanie na świecie naszych przyszłych kontrahentów, naszych klientów, ponieważ tak jak sami wiecie doskonale, pojazdy, samochody, które wożą te pojazdy kontenerowe, te tak zwane tiry, one mają swoje ograniczenia poprzez czas pracy kierowców, poprzez możliwość przepustowości na drogach, natomiast tutaj mogą jeździć 24 godziny na dobę, drodzy Państwo. Może przewieźć nawet do 5 milionów ton taki pojazd rocznie. No i Unitrans to jest ciągły system taśmociągu towarowego. Mówiłem, że on jest przeznaczony do terenów takich, gdzie są jakieś tam kopalnie górnicze, na rozładunek, załadunek, jak również w terminalach portów. Jego prędkość to jest do 36 km na godzinę, natomiast może też przenieść tych towarów bardzo dużo, bo ponad 100 milionów ton. Miałem okazję widzieć ten taśmociąg też w Marina Holce trzykrotnie, drodzy Państwo, jak on został tam testowany i certyfikowany. I kolejny system portowy, ja już tu wcześniej sobie narysowałem taki półwysep. Ja mam zawsze na myśli, że to są Indie, drodzy Państwo. Widzicie tam tym kolorem jasnym, tu zaznaczyłem ten ląd. Natomiast teraz tam są dwa porty, po jednej i po drugiej stronie tego półwyspu. I no albo jest, proszę Państwa, dostęp do tego portu z jednej, z drugiej, albo z trzeciej, czwartej strony, więc widzicie, że ta logistyka jest w jakiś sposób mocno ograniczona.
ponieważ no, takie są możliwości. Natomiast my możemy wyjść z tym naszym systemem portowym do 5-10 kilometrów w głąb mórz i oceanów, nawet proszę Państwa do 25 metrów głębokości, tam gdzie podjeżdżają właśnie te kontenerowce, te masowce i tam możemy, drodzy Państwo, wybudować takie platformy, do których będą dostarczane właśnie towary poprzez ten nasz system. I proszę zobaczyć, gdybyśmy mieli takich platform jeszcze kilka, ta logistyka przewozu tych towarów zwiększa się, po prostu zwiększa się rentowność i prędkość. A wiadomo, że czas to pieniądze. Tutaj macie Państwo kolejny przykład. To jest wszystko zautomatyzowane. Ja zapraszam wszystkich Państwa do naszych biur i tych naszych osobistych. Biuro supportu, tam w zakładce dla partnera macie szereg takich filmów, i tu jest fajnie pokazane na takim filmie komputerowym, jak to może w przyszłości wyglądać. Naprawdę jest ogromne zainteresowanie tym systemem. I miasta linearne to jest projekt, który jest współistniejący z transportem strunowym, drodzy Państwo, bo te miasta linearne to jest taka przyszłość, gdzie będą po prostu budowane coś na zasadzie tak, jak mamy te palmę tam, powiedzmy, w Dubaju wybudowaną, że możemy budować takie miasta typu polis, tak jak to kiedyś było w tych czasach tych greckich, ale to będą miasta, które będą praktycznie samowystarczalne. Komunikacja między innymi będzie na zasadzie właśnie transportu strunowego. I między innymi poprzez ten projekt miast linearnych pan Junicki dostał te granty w roku 2000, 1998 i 2002 z ONZ-u. Widzicie tutaj sposób wykorzystania naszego transportu i poruszania się między tymi obiektami. Te nasze miasta linearne, albo w przyszłości miasta linearne, no to można budować na przykład w górach, na terenach pustynnych, zalewowych. I o takiej trudnej rzeźbie terenu. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że my mamy w tej chwili jeden z działów naszych projektowych, to jest dział, który zajmuje się humusem, czyli tą ziemią urodzajną. O nim też wspominał w ostatnim webinarze właśnie pan Suchodojew, gdzie między innymi dzięki tej produkcji będziemy mogli, proszę Państwa, zalesiać, zazieleniać te trudno dostępne tereny, między innymi tereny pustynne. I podstawa naszej technologii, czyli struna, obojętnie w jakiej ona będzie konfiguracji, czyli mamy zamknięty korpus stalowy, wewnątrz mamy struny naprężone, zespawane, to jest monolit, tutaj nie ma delatacji, wszystko otulone w specjalnym betonie, którego za zadaniem jest przede wszystkim, proszę Państwa, ochrona tych strun. Jak również wyciszenie, czyli tutaj chodzi o ten hałas. I to ten beton ma jeszcze takie właściwości, że on może pracować w bardzo skrajnych temperaturach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. A ja chciałem Państwu nadmienić, że nasze trasy strunowe mają przewidzianą żywotność na 100 lat, więc jest to bardzo ważny element. I na wierzchu tej struny zawsze stalowa nakładka, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Teraz proszę zobaczyć, mamy tu kilka rodzajów tych naszych strun, od tak zwanej eskapady albo kratownicy, ale zasada jest ta sama. Widzimy tutaj struny zamknięte w korpusie. Na eskapadzie mogą się poruszać pojazdy na dolnym i górnym poziomie. Następna konstrukcja to jest półsztywna. Jest to wykorzystywane mniej więcej na zasadzie tak, jak mamy te mosty takie strunowe. I muszę tu Państwu powiedzieć, że przy takim wykorzystaniu takich dróg i konfiguracji możemy nawet przewieźć 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Więc jesteśmy tu bardzo dużą konkurencją, na przykład do metra. I elastyczna konstrukcja, lekka, przeznaczona do tych pojazdów lżejszych, o których mówiłem Państwu na poziomie. Oczywiście one są ze sobą kompatybilne, po którym poruszają się nasze pojazdy.
i tak zwany system zdolności przewozowej i jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, taki system Automat People Mover, Standard Community. Jest to system, który po prostu pozwala na bezpieczne podróżowanie między pojazdami, poruszanie się i dla pojazdów naszych tych UST wynosi to, proszę Państwa, albo 50 metrów, albo 2 sekundy między pojazdami. Jest to dosyć istotne, bo jeżeli chodzi o natężenie ruchu, na przykład w takich godzinach szczytowych, możemy to też w pewien stopniu kontrolować i sterować ręcznie, pomimo że to jest wszystko sterowane automatycznie. I budowa układu napędowego. Widzicie tutaj Państwo kilka zdań dosłownie. System przeciwwykolejeniu. To jest system, który mamy w tej chwili opatentowany, certyfikowany w tamtym roku, w marcu. Był jeszcze dodatkowo uzyskany certyfikat również w tych terenach tropikalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dalej. Silnik, który jest jednocześnie napędem, ale również też elementem hamującym. No i nasze akumulatory, które służą do rozruchu, drodzy Państwo, do tego zasilania tych naszych pojazdów. Ciekawostka, cykl takich akumulatorów w samochodach osobowych takiej najwyższej klasy, tych elektrycznych, to jest 1000 cykli rozładowań. Naszym inżynierom udało się w tamtym roku uzyskać 5000 cykli. Niemniej pan Junicki powiedział, że on tej technologii do transportu samochodowego nie przekaże. Także fantastyczna informacja dla nas inwestorów. I system inteligentny sterowania. Proszę Państwa, tutaj to już wszystko jest oparte o najnowsze technologie związane z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data i blockchainem. W skład tego wchodzi inteligentny system sterowania zarządzany ruchem, pokładowy system inteligentny zarządzania i system bezpieczeństwa i komunikacji wewnątrz pojazdu. I mamy jeszcze jeden system bezpieczeństwa, tak zwany technogenny charakter i działanie tego naszego systemu, ponieważ nasz transport jest wyniesiony na drugi poziom, czyli my nie mamy, mamy niski wpływ na tak zwane zakłócenie ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, nie ingerujemy w naturalne siedliska i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt. Nie potrzebujemy wiele hektarów ziemi do budowania naszych dróg, więc ta ziemia nie jest wyłączona z użytku gospodarczego i takiego publicznego. Do tego jeszcze mamy niski hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne, w skład którą wchodzi między innymi zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery, które zwiększają dodatkowo nasze bezpieczeństwo. A wszystko to mamy udowodnione przez, proszę Państwa, nasz certyfikat ISO 2394, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., że jesteśmy najbezpieczniejszym systemem transportu, jaki w tej chwili jest oferowany. W skład tego wchodzi wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy. Minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi 4,5 metra i nie sięga dachów budynków. Więc to kolejny wzrasta nasz iloraz tego naszego bezpieczeństwa. A drodzy Państwo, jeszcze taka sytuacja, że mamy system zapobiegający wykolejeniu i nie mamy skrzyżowań, wzrasta nasze bezpieczeństwo jeszcze o kolejne 10 razy. Mamy to potwierdzone przez Akademię Rosyjską Nauk, która stwierdziła, że innowacyjny system transportu strunowego UST jest bardziej ekonomiczny, zrównoważony i bezpieczny niż w porównaniu do wszystkich znanych i w tej chwili stosowanych systemów transportowych. Chodzi tutaj o kolej, kolej jednoszynową, transport drogowy, kolej magnetyczną, ale ja bym jeszcze do tego dodał kolej morską, transport morski i lotniczy. Kilka danych statystycznych, proszę Państwa, koszty eksploatacji, czyli koszty budowy. W tej chwili budowa 1 kilometra bieżącego tras zaczyna się od 4 do 14
milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast istotna jest jeszcze stopa zwrotu. Przy wybudowanej infrastrukturze możemy się spłacić już w przeciągu zaledwie 8 lat. Natomiast skrajnie metro, koszt budowy nawet 150 milionów za kilometr bieżący, a jego koszt, czas spłaty eksploatacji to jest 40 lat, a bywają nawet przypadki, że to się nigdy nie spłaca. Zanieczyszczenie środowiska, tu również jesteśmy liderem. Nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, proszę Państwa, do napędu naszego transportu używamy energii głównie ze źródeł odnawialnych, czyli wody, powietrza, światła słonecznego, wiatru. Mamy bardzo niski wpływ na środowisko, nie potrzebujemy tych dużych zasobów ziemi, nie ingerujemy w te środowisko naturalne w jak najmniejszym stopniu. No i jeżeli chodzi o wskaźnik wypadkowości, jesteśmy tutaj liderem, mamy drugi stopień, przed chwilą Państwu to omawiałem. Jedyną naszą konkurencją w tym względzie może być metro, ponieważ tam też tych zagrożeń jest dużo mniej jak w normalnym transporcie. I tak to wygląda na rok 2019, proszę Państwa. W tej chwili są dobudowane jeszcze dwie trasy. Natomiast ja zrobię Państwu taką dokumentację już za niespełna 3 czy 4 miesiące, jak tam będę na festiwalu. I zobaczymy, co tam jeszcze dodatkowo się zmieniło. Bo już w roku 2019 ta infrastruktura wyglądała bardzo dobrze. To był kiedyś teren po byłym poligonie takich transportowców opancerzonych. Dostaliśmy go od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki. Dosyć długo trwała rekultywacja tego terenu, bo ponad pół roku, ale ten stan dzisiaj wygląda bardzo dobrze. I tam testowana i certyfikowana jest nasza technologia w tej strefie klimatycznej, w której my tu jesteśmy. Bo mamy jeszcze jedno centrum technologiczne, certyfikację, o którym powiem za chwilę. No i tu macie Państwo pokazane między innymi naszą filozofię i te pojazdy, które rzeczywiście ja je też na własne oczy tam widziałem. Czyli ten pojazd widziałem w ruchu, ten U4651, Unitraka, tak jak mówiłem Państwu, widziałem ten taśmociąg i tu macie tą filozofię firmy na dole, zieleń, krzewy, a transport na górę. I wykorzystanie naszych tych eskapad, kratownic i między innymi stacji dokujących. Czyli to są te budynki, gdzie w przyszłości będą pasażerowie wsiadali, wysiadali na pierwszym i drugim poziomie. Tutaj mamy taki na tym pierwszym poziomie pasażerowie wsiadają, wysiadają, natomiast na drugim to samo, ale tam jest jeszcze dodatkowo taki taras widokowy, gdzie mogą sobie miło spędzić czas, czekając na swoją podróż. Natomiast na dolnych pokładach, czyli tych budynkach, można to wykorzystać komercyjnie do jakichś tam usług, sklepów. Malina Horce jest Muzeum Techniki i droga pokazana, jaką pan Nicki odbył od początku, jak to mówią, od kreski na desce kreślarskiej po dzień dzisiejszy. I nasze Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest nasz drugi obiekt, on się znajduje w tej strefie takiej tropikalnej. Tam również jest testowana nasza technologia pod tym względem. Mamy tam już wybudowane cztery tory. I drodzy Państwo, niebawem będzie zainstalowany ten najnowszy nasz pojazd do przewozu 25 pasażerów. On już jest dostarczony do Szardży. I za chwilę wejdzie jego sposób, gdzie będzie testowany i certyfikowany. Jesteśmy tam razem w takim skupisku na terenie, gdzie to jest taki ośrodek, gdzie się znajdują najnowsze technologie, które będą testowane w tej części globu pod auspicjami uniwersytetów amerykańskich i to ma być taka druga krzemowa dolina, tylko w tych rejonach, proszę Państwa, tych tropikalnych, tych rejonach tych arabskich. No i tyle o transporcie strunowym. W podsumowaniu, jedyny taki, proszę Państwa, innowacyjny, nie możemy go porównywać do istniejących tych transportów z tego względu, że no to jakbyśmy to chcieli porównać, bo wiele razy ja słyszę taką opinię, że to wygląda jak kolejka górska, absolutnie to nie ma z tym nic wspólnego. Pamiętajcie Państwo, że kolejki górskie, wyciągi tego typu transporty, one zawsze mają zasilanie zewnętrzne, czyli to jest tylko po prostu przewóz dowieszony, ten wagonik, czy to siodełko do liny, natomiast napędza to
napęd zewnętrzny, a u nas każdy pojazd ma własne zasilanie. Nadziemny od 4,5-50, nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy pasażerskie 150, nawet do 600 km na godzinę, natomiast pojazdy towarowe mogą się nawet z prędkością do 150 km na godzinę poruszać. Bezpieczny na drugim poziomie, mamy to wszystko certyfikowane, drodzy Państwo, dlatego że drugi poziom powoduje to, że tych kolizji mamy bardzo niewiele w stosunku do transportu tradycyjnego. Ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji i jest łatwo integralny, czyli możemy go w tej chwili projektować do nowych osiedli, nowych miast, natomiast również możemy go implementować do już istniejących miast. I przyjazny środowisku, nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, korzystamy z napędu, z źródeł odnawialnych. Jesteśmy przede wszystkim ekologiczni. I tyle, drodzy Państwo, o naszym transporcie strunowym. Ja bym chciał, żebyście sobie Państwo przygotowali jakieś pytania, jak będziecie mieli do mnie, bo jeżeli będę w stanie, to Wam również na nie odpowiem. Natomiast chcę przede wszystkim, drodzy Państwo, pogratulować wszystkim naszym inwestorom, ponieważ przeszliśmy do etapu finalnego 15. I ten etap 15, drodzy partnerzy i inwestorzy, nastąpił dnia 10 maja 2023 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że każdy z nas wniósł tutaj swój wkład w rozwój tego projektu, bo poprzez naszą pracę, poprzez nasze finansowanie doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy na etapie finalnym. Do naszej firmy, drodzy Państwo, zawsze możecie się zapisać bezpłatnie. Wystarczy pobrać link od swojej osoby polecającej, ewentualnie ze strony firmy. I wracając do historii, to historia transportu strunowego zaczęła się w roku 1978. Wtedy pan Junicki wpadł na ten pomysł i realizuje jego już ponad 30 lat. 40 lat ponad, przepraszam. Drodzy Państwo, w tej odsłonie, w której my jesteśmy w tej chwili, czyli to, co my robimy tu w Skyward Community, czyli nasza firma poprzez pracę crowdfundingową, to jest takie finansowanie społecznościowe, finansuje technologię strunową. I my zaczęliśmy to robić w tej odsłonie od roku 2015. Wtedy był etap pierwszy, drodzy Państwo, dzisiaj przeszliśmy 10 maja do etapu 15, a etap 15 to jest etap finalny, czyli wychodzimy z naszą technologią na zewnątrz, mamy certyfikowaną, opatentowaną, wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną albo tak zwaną celową i odebraną dywidendę. Wtedy wyjdziemy na rynki zewnętrzne, na giełdy i się będzie działo, drodzy Państwo, będzie się działo. Natomiast nasz etap 15, tak jak pozostałe, są również podzielone na podetapy. Ale tutaj dla Państwa informacja jest taka, którą przekazał Pan Suchodojew, że te etapy będą krótkie. To nie będzie tak jak do tej pory, bo będziemy realizować je poprzez cele, które mamy, drodzy Państwo, zapisane w tej naszej drodze, którą też możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo to jak cofniecie się do zapisu pana Suchodojewa, jego webinaru, to jeżeli wejdziecie tam w taką zakładkę przeczytaj albo pobierz, to będziecie widzieć, jak ta nasza droga wygląda. Ale wracamy do tematu naszej możliwości uczestnictwa w tym programie jako 100% partnerzy. Mówiłem, że my możemy się zapisać do firmy za darmo, ale żebyście ją wspomogli nie tylko słowem, ale czynem i finansami, należałoby dokonać zakupu pakietów, które w tej chwili mamy w etapie 15 w nowej odsłonie. Jeszcze niespełna tydzień temu byliśmy w etapie 14, mieliśmy tam pakiety, które widzicie Państwo, one się nie zmieniły, natomiast zmienia się dyskonto i zmienia się
ilość udziałów w każdym pakiecie. My zaczynaliśmy od dyskonta 1 do 1500, później był 1 do 600, do 400, do 100, do 200. W tej chwili doszliśmy do maksymalnego dyskonta na poziomie, drodzy Państwo, 47. To jest najwyższy dyskont, jaki w tej chwili w firmie jest oferowany. Ale my mamy tutaj różne opcje. Możemy to, te nasze pakiety sobie zakupić na ratę albo za gotówkę, w zależności od naszego portfela i zasobów. Natomiast to dyskonto, to co tutaj Państwo widzicie, to jest ilość położonych centów na dolara. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że my mamy zapisane w memorandum, że jak wejdziemy na rynki zewnętrzne, to wartość tych naszych udziałów będzie przynajmniej 1 dolar. Więc to jest bardzo łatwy przelicznik, że jeżeli w tej chwili położymy, jak to mówią, na stół 1000 dolarów, no to w przyszłości możemy oczekiwać, że będziemy mieli 25 tysięcy dolarów za taką kwotę naszej inwestycji. Mamy tutaj kilka rodzajów, zarówno na raty, jak i na za gotówkę. To są pakiety Inotrans, szybki start, pakiety dla inwestorów, którzy sobie w danym etapie, pod etapie kupują pakiety z odpowiednią ilością udziałów. Drodzy Państwo, za kwotę Inotrans do 3000 dolarów, natomiast szybki start kosztuje 300 dolarów. I to w zależności od wartości Waszej inwestycji jest ilość tych udziałów. Natomiast chciałbym tu Państwu jeszcze jedną rzecz podkreślić, że pakiety maluszek i student to są pakiety dla naszych dzieci podopiecznych i tu pakiet maluszek się jeszcze charakteryzuje tym, że na ten pakiet kupujemy na rodzica opiekuna. Natomiast w momencie, kiedy ten nasz dzieciak podopieczny uzyska pełnoletność, wtedy będzie on przepisany z automatu, oczywiście po przejściu tej procedury dokumentów, na już wskazaną, na wskazanego partnera albo właściciela tych udziałów. Dalej. W tej chwili największa ilość udziałów, drodzy Państwo, do uzyskania to jest 7 milionów 50 tysięcy. Za 150 tysięcy dolarów z dyskontem 47. To jest najwyższe dyskonto w tej chwili, jaki jest oferowane przez firmę i jest to za gotówkę, drodzy Państwo. To jest 150 tysięcy dolarów. To jest naprawdę już dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy i ja Wam życzę takich zakupów, jak również, żebyście pozyskali takich inwestorów, o których będziemy mówili za chwilę. Mamy również pakiety za 25 tysięcy, 50, 100 i w zależności od zaangażowania finansowego mamy taką, ta ilość udziałów albo nam się zwiększa, albo zmniejsza. Jest możliwość również zakupienia pakietów takich większych od 5 tysięcy dolarów, nawet do 50, na raty, na 5 równych rat, drodzy Państwo, i w ilości udziałów od wkładu finansowego. Tutaj najwyższy ten pakiet ratalny to jest 50 tysięcy z kątem 40 i ilością udziałów 2 miliony. Natomiast najbardziej popularne takie pakiety, które mamy w tej chwili, które najwięcej nabywają nasi inwestorzy, to jest pakiet start od 250 dolarów i pakiet biznes. Ja tu dwa zdania powiem Państwu na ten temat. Ja mam taką filozofię, wyznaję, że jak możesz zainwestować, kupić, to kup sobie dwa pakiety, duże i małe. Niezależnie, czy on będzie za 500 dolarów, czy on będzie za 2000 dolarów, dwa. Ponieważ załóżmy, że kupicie taki za 500 dolarów, drodzy Państwo, i wtedy macie 10500 udziałów, tak? I do tego jeszcze nabędziecie biznes za 2000 dolarów i będziecie mieć tych udziałów 48 tysięcy. Więc ta inwestycja wasza będzie na poziomie 2500. Przychodzi czas, że wchodzimy na te rynki zewnętrzne, sprzedajecie ten pakiet, uzyskujecie 10500 dolarów, płacicie podatek. No i mieliście jeszcze do tego 2,5 tysiąca inwestycji, odliczacie sobie to i ta różnica, która Wam zostaje, możecie ją reinwestować, jak również wykorzystać do własnych celów, ale to Wam pokryje Wasze zakupy, jak również
da możliwość albo od razu sprzedaży po wejściu na giełdę, ewentualnie poczekania i sprzedania go, jak nabiorą wartości, jak również odebrania dywidendy, a ten drugi, większy pakiet zostawiacie sobie na jesień życia, albo na taką możliwość, że będziecie odbierać z tego dywidendy lub po prostu w momencie, kiedy te środki potrzebne sobie to sprzedacie. No i jest również taka możliwość, mówiłem Państwu, że do firmy zapisujemy się za darmo, natomiast możemy jeszcze z naszego linku poleconego zaprosić do firmy przyszłych inwestorów i z jego dostajemy 15% tak zwanej prowizji i te środki z jego zakupu wchodzą na nasze konto bonusowe. I mamy tu konto, widzicie, 250, 400, 1000, 1800, one mają nieco wyższe dyskonto. I tam możecie sobie Państwo nabyć za te środki z tego konta bonusowego również pakiety albo akcje te jednorazowe i w zależności od tego, ile tych środków sobie odbieracie, takie będą te zakupy Państwa. To jest dla tych partnerów, którzy polecają i oni mogą te środki wykorzystać dla siebie, ewentualnie dla powiększenia portfela swoich akcji. Także dla każdego znajdzie się tu rozwiązanie. No i pakiety, które są dla każdej kieszeni, przelew, gotówka i zwrot pieniędzy ze zlikwidowanego pakietu na raty. O co to chodzi? W momencie, gdybyście Państwo mieli jakiś problem w życiu, no, nikomu się tego nie życzy, jakaś choroba, jakieś nieszczęście w rodzinie, no, coś się stanie, a macie jakiś pakiet ratalny i nie jesteście go w stanie płacić, mieliście rozpoczętą tam już tą sytuację ratalną, i nie wpłyną te środki przez tam półtora miesiąca, ten pakiet jest zlikwidowany i wchodzi na tak zwane konto akcyjne. I z tego konta możecie później Państwo, w zależności ile tych środków macie, zakupić sobie od 50 dolarów nawet do 150 tysięcy. Więc każdy może tutaj zostać inwestorem. Wiadomości i pytania przygotujcie sobie Państwo, jeżeli macie. Dzisiaj się coś widzę mocno dobrze wyrabia, ponieważ jest za 10:07, a ja z reguły w tym czasie to już jestem na końcówce, ale mówiłem, że muszę się streszczać dzisiaj. No więc stało się, drodzy Państwo. Przeszliśmy na 15 etap. Ostatni etap, 15. No i teraz od firmy tu mamy kilka słów takiego podziękowania, wdzięczności. I zespół SWC gratuluje każdemu partnerowi, inwestorowi tego ważnego wydarzenia. Dziękujemy za wkład w rozwój projektu na wszystkich 14 etapach. Ja również Państwu dziękuję, moim partnerom, że jesteście z nami. A teraz wraz z przejściem projektu na decydujący 15 etap prosimy Państwa o wsparcie, które jest szczególnie ważne dla realizacji wszystkich postawionych celów i uruchomienia transportu cenowego na rynkach światowych. Ostatni etap, 15, będzie składał się z kilku podetapów, 15.1, 15.2 i 15.3. Każdy z nich zakłada realizację prac zgodnie z planem końcowego projektu finalnego. Śledź aktualności, przed nami wiele ważnych wiadomości i wydarzeń na dużą skalę. I tu pan Suchodojew w swoim webinarze, którego miał, już Państwu mówię kiedy, 28 kwietnia, bo ja cały ten jego webinar sobie sprawdziłem. Powiem tak, 28 kwietnia przekazał taką informację, że te podetapy nie będą trwały tak długo jak pozostałe. Także możemy się spodziewać, że być może zakładam, do końca roku będziemy już mieć etap finalny zakończony. Dalej. Na podstawie wyników audytu za rok 2022 USTNC wykazało, że spółka wkroczyła na ścieżkę samowystarczalności. Unicki String Technologies INC pomyślnie przeszło roczny audyt sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy Republiki Białoruś o sprawozdawczości finansowej i krajowych przepisów dotyczących audytu. Według opinii Fins Expertiza Bell Audit LCC UST i NC osiągnęła samowystarczalność po raz pierwszy od momentu założenia. Proszę Państwa, to jest ogromnie ważna wiadomość. Od momentu, kiedy żeśmy zaczęli naszą współpracę w tamtym roku, już mamy własne samofinansowanie.
Według przeprowadzonego audytu sprawozdanie finansowe rzetelnie odzwierciedla, że we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową spółki na dzień 31 grudnia 2022 i ten wynik finansowy jest z jej działalności oraz ze zmiany w sytuacji finansowej, w tym przepływy pieniężne za rok zakończony w powyższym dniu zgodnie z ustawodawstwem białoruskim. Na podstawie wyniku działalności finansowo-gospodarczej 2022 roku UST INC osiągnęła zysk, co pozwoliło spółce wkroczyć na ścieżkę samowystarczalności. Główny kierunek działalności handlowej spółki inżynierii w okresie sprawozdawczym to świadczenie usług w zakresie projektowania kompleksów transportowo-infrastrukturalnych UST. Gratuluję Państwu, gratuluję firmie, całemu zarządowi, panu Inickiemu i wszystkim ludziom, którzy tam pracują. To jest bardzo ważna informacja, proszę Państwa. Bezpieczeństwo technologii UST, US Sky Transport and AMP Infrastructure Technology. Otóż, drodzy Państwo, mieliśmy ostatnio kontrolę Departamentu Obrony Cywilnej Szardy. Oni odwiedzili Centrum Testowania i Certyfikacji UST w celu zapoznania się z nowymi rozwiązaniami transportowymi. Ponieważ transport UST to jest zupełnie nowa technologia, która nigdy nie była używana w Szardzie. W związku z tym przygotowano szereg pytań do zespołu UST Transport. Specjaliści UST Transport zobowiązali się odpowiedzieć na wszystkie pytania przedstawicieli Departamentu Obrony Cywilnej Szardzie w sposób jak najbardziej szczegółowy, a także nakreślili plan dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Zasady korzystania z iPodów w normalnych, zwykłych warunkach pogodowych. Tworzenie systemu bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnej. Spółka zatrudnia certyfikowanych specjalistów, którzy potrafią szybko naprawić usterki, a także skutki awarii. Specjaliści USK Transport obowiązali się odpowiedzieć na wszystkie pytania przedstawicieli Departamentu Obrony Cywilnej w Szardzie w sposób jak najbardziej szczegółowy, a także nakreślili plan dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Super, rewelacja. Dalej, drodzy Państwo, nasza dyrektor generalna UST, pani Nadjeżda Kosarieva, przekazała taki raport o pracy spółki, że jesteśmy proaktywni. Ja zaraz Państwu przeczytam definicję proaktywności, żebyście wiedzieli, co to jest. Proaktywność to postawa, w której jednostka odpowiedzialna jest za swoje życie poprzez dokonywanie wyborów, ustalanie i osiąganie celów. Mówiąc inaczej, człowiek proaktywny przyjmuje odpowiedzialność za to, co się dzieje. A my tu mówimy o naszej firmie. I teraz. Technologia UST wymaga zintegrowanego podejścia projektowego od szkiców do testowania w centrach testowych. Spółka posiada zaplecze naukowe, projektowe i inżynieryjskie pozwalające na rozwiązanie problemów o różnym stopniu złożoności. Razem w strukturze UST pracuje ponad 50 biur projektowych i działów, które mieszczą się w 9-piętrowym budynku przy ulicy Żelaznodrożnej. Każdy dział pracuje w osobnym zakresie. Natomiast według dyrektor generalnej Nadjeży Kosariowej, my wprowadzając innowacyjnie w branży transportowej, musimy zwrócić uwagę, że należy wziąć pod uwagę aktualne trendy. Współczesne problemy sektora transportowego nie mogą być ignorowane. Jesteśmy proaktywni, tworzymy kompleksy nadziemne, które charakteryzują się dużą adaptowalnością, przyjazną dla środowiska, bezpieczeństwem i dostępnością w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Nie sposób zauważyć, że branża transportowa zmienia się na naszych oczach. Wprowadzane są drony i taksówki powietrzne. Jestem przekonana, że kompleksy UST mogą konkurować pod względem wydajności przewozów pasażerskich i towarowych z każdym z zaawansowanych rozwiązań. I o tym mówiła nasza dyrektor regionalna, generalna pani Nadjeżda Kosarieva. I punkt piąty, tezy webinara Suchodojewa z 28 kwietnia.
Między innymi ja już tam kilka słów na ten temat Państwu powiedziałem. I to był jego drugi webinar w kwietniu. To jest taka dosyć ciekawa informacja dla Państwa, ponieważ Pan Suchodojew zapowiedział, że on w tej chwili będzie robił jeden taki webinar, ale się tam wydarzyło kilka takich rzeczy trudnych w firmie w miesiącu kwietniu. Pożegnaliśmy kilku naszych przedstawicieli z zarządu. Ja też Państwu o tym mówiłem na poprzednich webinarach. W tej chwili idzie tak zwane nowe rozwiązanie i między innymi pan Suchodojew i nasz dyrektor regionalny, pan Kudraszew, nad tym pracują. Było ostatnio wystąpienie pana Eugenia Kudraszowa przekazane nawet drogą mailową do inwestorów. Nie wiem, kto z Państwa to słuchał, czytał, bo ja miałem okazję i czytać, i słuchać pana Kudraszowa. Więc mówił tam dużo na temat przyszłości i nad tym, żebyśmy się nie angażowali w pracę do firm, które mają podejrzaną swoją działalność. Tu chodzi, proszę Państwa, żebyśmy skierowali nasze prace, naszą uwagę w tej chwili na ostatnim etapie naszej działalności, żeby firma miała jak najlepszą opinię, bo proponując udziały naszych, albo inaczej, wstępując do nowych jakichś tam projektów, gdzie nam ktoś tam podsuwa, drodzy Państwo, to jesteśmy narażeni na duże ryzyko, jak również jest bardzo nieetyczne i źle odbierane przez firmę, jak naszych partnerów, którzy są zaangażowani do transportu strunowego, angażujemy do innych projektów. Ale dalej. I o czym to mówił pan Suchodojew? Czyli główne cele Skyward Community na rok 2023. Możliwość członków klubu premium, bo taki klub premium powstał, drodzy Państwo, za chwilę będą do niego wprowadzani przez nasi partnerzy, którzy mają. Tam jest pewne kryterium, bo musicie mieć ponad 100 tysięcy w obrotach w liniach swoich partnerskich i własnego zaangażowania finansowego na poziomie 20 tysięcy dolarów. Ci członkowie klubu premium będą otrzymywać takie informacje o nowych projektach firmy, bo się szykują dużo nowych projektów. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie ten projekt związany z tą glebą wystartuje, więc oni będą mieć pierwszeństwo takiego udziału w takim przedsięwzięciu, jak również będą te projekty geokosmiczne i tak dalej. Więc no, zostanie takim członkiem klubu, to jest taka prestiżowa naprawdę, no bo to jesteśmy takimi VIP-ami, drodzy Państwo, w tym momencie, tak? I chciałbym, żebyście się z tym tematem też zapoznali. No i przedstawione były oczywiście perspektywy transportu strunowego 2023 roku. To jest ta nasza droga, którą wytoczyła właśnie firma już na ten 15 etap. Jak wchodziliśmy, to weszła taka informacja, co będziemy robić, jak będą wyglądały Państwa przyszłość, dywidendy i tak dalej. To wszystko do zapoznania się w biurze osobistym, w zakładce Zobacz, czy w tym miejscu, tutaj tam jest taka zakładka, że będziecie Państwo mogli sobie to przeczytać. Ja czytałem, to jest obszerny tekst, on ma ponad 15 stron. Jeżeli są pytania, proszę, bo mamy 2 minuty, więc szybciutko. Jeżeli nie, to jeżeli nie zdążę, to po prostu zapraszam Państwa na forum tam na Skype'a i odpowiem, albo na Jamformi i odpowiem tam Państwu na naszym portalu. A jeżeli nie, to dziękuję. Zapraszam w miesiącu czerwcu. To jest nasze ostatnie spotkanie w miesiącu maju. Mamy zgłoszonych nowych prelegentów, będą nowe szkolenia. I być może niebawem będzie nas, proszę Państwa, więcej. Także na razie ja jestem, cieszę się bardzo, że jesteście Państwo ze mną. Mam dużo odsłon tych webinarów na YouTubie. Także ta nasza praca, ta moja praca jest z dużym odwdziękiem. Bardzo się cieszę, bo to po prostu wzmacnia naszą firmę i naszą więź ze Skyward Community i transportem strunowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia w czerwcu.